Dzień dobry Państwu. Niedziela. 7:32 rano. Jedziemy na bazarek. Z bagażnika, nie wiem. Trzeci raz już jadę. Trzecia niedziela. I się nie odbywa, bo niby deszczowo. Deszcz wczoraj padał tylko przez 15 minut. I nic więcej. Nie wiem. Właściciele pewnie mają na dużo pieniążków. Zobaczymy się. Nie zwróciłem uwagi na te kontrolki u siebie w samochodzie, nie wiem. Wszystkie pogasły po przekręceniu kluczyka, a silnik nie, kurczę. A po włączeniu gaz, nie pamiętam jak to jest w ustawieniach. Cholera, jasne, dobra, jedziemy. No i co, i ducha się tego. Jest dużo czasu, ale decyzja rodzinna jest, finanse też są. 31 jadę na Grobyn, na Podkarpacie, żeby pierwszego być z powrotem tu u rodziców, czyli do dziadków jednych i drugich i wujostwa. Gdzieś coś chodzi u kogoś na CB radio, jak tylko się przyjeżdża, to radio momentalnie się włącza. Blokadę zrywa. Temperatura jest jaka? No 9-10 stopni, także ubrałem zimową kurtkę, czapkę zimową mam też, no bo to się tak mówi. To jest na łąkach, trochę się wyciągnie. Tam się po prostu rozładować, rozpakować i odizolować się fizycznie od gleby. Co to? Na taką wyprawę to powinno się w zimowych butach jechać. Jak nie do wojskowych. No ale nic, może nie będzie tak źle. Może wrócimy do domu. No jednak użytko na MacPersonie. Zdrawy się z ewentualnie jeszcze jest taka jak gdyby podkładka na sprężynę, bo to tak jest, mi się wydaje też efekt, jakby sprężyna sortuje, a tutaj wręcz. Jedziemy.
ostatnio przeglądałem wszelkie urządzenia możliwe jako kamery występujące, czyli kamery turystyczne, kamery GoPro, jakieś tam jeszcze inne, ale turystyczne w komórkach, no ale w komórkach to ciężko jest, jak to się mówi, ale powiem tak, owszem, są, nie ma problemu, ale nie na pana markę kieszeń. Używane, ryzyko bardzo wielkie, bo kupujesz kota w worku, nie wiadomo co jest, dlaczego tak tanio. Jest GoPro 5 bodajże z całym asortymentem, facet za 240 chce sprzedać, a cena 700 nowego. Tak trochę też, jak to się mówi, dlatego nie wiem, albo się zdenerwuję i kupię okazyjnie komórkę taką samą jak mamy GK10, komórkę jedną przygotuję, nawet i tą powiedzmy, na filmowanie, a drugą do pracy. No ciekaw jestem, co tutaj się dzieje. Są tam gdzieś coś przebłyski przez krzaki, widać namioty. A coś będzie. Dzień dobry. Dzień dobry, momencik. 208. 208 wolne. Dzień dobry. Witam, jak starym zwyczajem. Już daję te ecipeci, że tak powiem. 208 numerek, to jest trzecia alejka po prawej stronie. Czyli tu jak pojadę, to jest... Pojedzie pan następną. No. W lewo. I tak, jak pan wjedzie tam w lewo, to cały czas prosto alejką czwartą do rzeki. W lewo? I w lewo, tak jest, do trzeciej alejki z drugiej strony. Dobra. Proszę. I to będzie wtedy dzięki. Po lewej, nie? Dobra. Dziękuję. Dzięki.
Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam na urodzinowe. No. Muzyk, country, nie wiem, to jest coś. Jeszcze cztery, jeszcze trzy. Widzisz? Widzisz, to jest, bo... Nawracasz? Dzień dobry. Dzień nie, dobry. Nie, ja to 207 stoi. To 8 ja mam obok, 8. Dlatego myślałem, że będziesz nawracał, to... To tu mamy problem. O! Jesteśmy na miejscu, później będziemy nagrywać.